Jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa na naszej piątej jubileuszowej gali finałowej konkursu Przedsiębiorcze Jaworzno, która w tym roku organizowana jest pod hasłem Tradycja i doświadczenie filarami budowy nowoczesnych firm. Na samym wstępie chciałbym Państwa poprosić o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego pana Wiesława Drobniaka, którego pożegnaliśmy w dniu dzisiejszym, wieloletniego prezesa cechu rzemiosł i członka Powiatowej Rady Rynku Pracy. Dziękuję bardzo. Są dzisiaj z nami i chciałbym z tego miejsca przywitać współorganizatorów tej naszej uroczystej gali, pana prezydenta Pawła Silberta. Pana zastępcę prezydenta miasta Jaworzna, pana Łukasza Kolarczyka. Panią senator Joannę Sekuła. Pana posła Wojciecha Saługę. Pana radnego Dawida Domagalskiego, który reprezentuje pana marszałka Dariusza Starzyckiego. Panią radną Sejmiku Województwa Śląskiego, panią Marię Materla. Pana dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, pana Łukasza Curyło. Chciałbym również bardzo gorąco powitać naszych partnerów kolejnych naszego wydarzenia, przedstawicieli Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pana prezesa Janusza Michałek i panią wiceprezes, panią Monikę Bryl. Jest też z nami przedstawiciel, prezes kolejnego naszego partnera, pan Marcin Kozik, prezes spółki Energo Silesia. Witamy. Chciałbym przywitać wszystkich przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, Policji, wszystkich Państwa radnych, członków Powiatowej Rady Rynku Pracy. Chciałbym przywitać pana prezesa Mysłowickiej Izby Eksporterów i Importerów. Bardzo nam miło. Przedstawicieli Chrzanowskiej i Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej. Oczywiście chciałem też przywitać wszystkich pozostałych znamienitych gości oraz szczególnie wszystkich finalistów tegorocznego konkursu. Szanowni Państwo, jestem ogromnie szczęśliwy, że po raz piąty możemy tak naprawdę celebrować to święto. Ten dzień stał się takim świętem jaworznickiej przedsiębiorczości i na stałe wpisał się już w nasze kalendarze. Bardzo nam miło, że możemy po raz piąty tym razem już stacjonarnie z Państwem się tutaj spotkać. Mijający rok nie był na pewno dla nikogo łatwy, a zbliżający się nowy rok też niesie ze sobą sporo zmian skierowanych dla przedsiębiorców, dużą też dawkę pewnej niepewności. Dlatego tym bardziej cieszy mnie fakt, że będziemy mogli dzisiaj zaprezentować Państwu finalistów i przedsiębiorców, którzy poradzili sobie bardzo dobrze z tymi wszystkimi zmianami i będziemy mogli zaprezentować ich sukcesy na polu biznesowym. Życzę Państwu miłego wieczoru i ogromnej dawki emocji podczas ogłaszania werdyktów. Udanego wieczoru dla wszystkich. O zabranie głosu prosiłbym teraz współorganizatora naszej gali, pana prezydenta Pawła Silberta. Panie prezesie, pani senator, panie pośle, szanowni państwo, goście, panie prezesie, goście i laureaci dzisiejszego wieczoru. Przedsiębiorcze Jaworzno, to pięknie brzmi i jest to, proszę państwa, fakt. Miasto, które wyrosło na tradycjach przemysłowych, o raptem 120-letniej historii miejskiej, a jednak z wpisanymi w tę historię wieloma rzeczami, które się zapisywały jako pierwsze albo w historii, albo na terenach naszego kraju, albo na terenach naszego regionu. I zawsze było to dzięki pomysłowym, przedsiębiorczym, odważnym, mądrym ludziom. Początek lat 90., 80., to końce lat 80. to poważne tarapaty, w jakie popadła polska gospodarka po zmianach ustrojowych i bardzo poważne zmiany w panteonie firm w naszym mieście. I dzięki temu, że państwo bądź wasi poprzednicy mieli sporo odwagi,
to miasto sobie z tym poradziło, dlatego że to na barkach czasami pojedynczych ludzi spoczęło brzemię tego, żeby się zorganizować gospodarczo na nowo. Ponad 5 tysięcy zarejestrowanych podmiotów gospodarczych to jest ogrom w skali takiego miasta jak nasze. Pewnie fajnie byłoby, gdyby było jeszcze więcej. Spora grupa to są mali i średni przedsiębiorcy, czyli ci, których nasza izba gospodarcza grupuje, dając im bezpieczeństwo, schronienie, jeżeli chodzi o relacje towarzyskie, ale również takie biznesowe, co jest warte pochwały i uhonorowania. I już przechodząc do tego, o czym mówił pan prezes, ostatnie 2 lata w zasadzie to są lata dla biznesu niezwykle trudne, bo w obliczu zmian, jakich się prawdopodobnie nikt z państwa, ani nikt na świecie być może nawet nie spodziewał, i trzeba sobie poradzić w każdej sytuacji. Potrafią to robić ludzie przedsiębiorczy. I na nich znowu spoczywa, na ich barkach spoczywa to odpowiedzialność za los nie tylko ich firm, ale tak naprawdę często losów rodzin, ludzi zatrudnionych w tychże firmach. Wszystkim z Państwa, którzy ten ciężar niosą, niosą go i godnie, i skutecznie, serdecznie gratuluję. Życzę tego, żebyście Państwo osiągali dalsze sukcesy gospodarcze, żebyście się rozwijali. I żeby mimo tego, że życie nam przynosi wyłącznie zmiany i czasami nie na lepsze, to żebyście Państwo wytrwali w swoim zapale i żeby nie było tak, jak kiedyś mi napisała taka jedna pani, kiedy zostałem prezydentem, że życzę Panu, żeby Pan wytrwał w swojej desperacji. Nie wiem, czy to miało być mądre, dowcipne czy ironiczne. Póki co wytrwałem i nie czuję się desperatem. I też tego Państwu życzę, żeby nigdy nie dosięgnęło Was coś takiego jak desperacja. Przed naszym miastem mnóstwo wyzwań. I bardzo bym chciał, żebyście też Państwo byli ich ważną częścią. W sytuacji, kiedy będą się znowu zmieniały fundamenty gospodarcze Jaworzna, kiedy będziemy musieli podjąć naprawdę poważne nowe wyzwania, żebyście Państwo, ci, którzy wiedzą, jak się to robi, byli gotowi do przyjęcia na siebie również zupełnie nowych wyzwań, takich, których nigdy wcześniej nie podejmowaliśmy, a które na pewno mogą być bardzo inspirujące, ciekawe, budujące i mogą też przynieść całkiem niezłe dochody. I poza zdrowiem, które ważne, ja zawsze takie życzenia traktowałem, jak ktoś nie ma coś powiedzieć, to mówi, że zdrowie jest najważniejsze, ale teraz zrozumiałem, że to ma sens. To jeszcze życzę tego, żebyście Państwo te swoje fundamenty funkcjonowania, czyli tą bazę, na której firmy trzymacie, ją pomnażali, wzbogacali i żeby też dzięki Państwu ludzie w mieście czuli się bezpieczniej, jeżeli chodzi o ich ekonomiczny byt. Dziękuję serdecznie i z góry gratuluję laureatom. Dziękujemy bardzo. Teraz, proszę Państwa, chcielibyśmy poprosić na scenę naszych gości z Chrzanowskiej Izby Gospodarczej, panią prezes Sylwię Markiewicz. Przepraszam też Mateusza Łętowskiego, prezesa Jaworzyńskiej Izby Gospodarczej. Dobry wieczór Państwu. Przedsiębiorcze Jaworzno. To, co powiedział pan prezydent, rzeczywiście przedsiębiorcze Jaworzno. Jesteście Państwo dla nas wzorem. Widzimy tutaj rozwój tego miasta i troszeczkę zazdrościmy jako powiat chrzanowski, chociaż też prężnie działamy. Nie wiem, może mogę tak? Gratuluję przedsiębiorcom dzisiejszego wieczoru. Gratuluję prezesom. Młodzi ludzie, nowe stery w rękach nowych prezesów. 5 lat temu też stanęłam przed takim wyzwaniem. Chrzanowska Izba Gospodarcza to dzisiaj 20-letni staż Izby. Dzisiaj mamy 360 przedsiębiorców. Wyzwanie było trudne, duże, natomiast działamy. Pozyskujemy dla przedsiębiorców środki, współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego bardzo, bardzo aktywnie. Współpracujemy z urzędami marszałkowskimi województwa małopolskiego i dzisiaj też współpracujemy już z ministerstwami, współpracujemy z Agencją Rozwoju Przemysłu i to jest ten kierunek, który podpowiadamy Jaworznickiej Izbie Gospodarczej. Warto rozmawiać, warto współpracować i to, co powiedzieli nowy prezes, chcemy z Wami współpracować, chcemy tak jak Wy coś dać przedsiębiorcom. Z naszej strony pełna deklaracja takiej pomocy i myślę, że ta współpraca będzie bardzo, bardzo owocna. Jeszcze raz wszystkim laureatom dzisiejszego wieczoru gratuluję i
miłej zabawy, miłego wieczoru. Bardzo dziękuję Pani Sylwio za te ciepłe słowa, które zostały skierowane pod naszym adresem, pod adresem naszej współpracy. Jestem przekonany, że to początek dopiero tej naszej, mam nadzieję, owocnej współpracy i też zachęta tutaj dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą tutaj swoje biznesy w Jaworznie, o to, żeby się tutaj tak naprawdę próbować poznawać, porozumieć. Myślę, że jako Izba będziemy organizować szereg spotkań, na których będziemy się wzajemnie zapraszać i to pozwoli nam tak naprawdę jeszcze lepiej wykorzystać te wszystkie wzorce, które udało się zarówno nam, jak i Chrzanowskiej Izbie Gospodarczej wypracować. Także życzę sobie owocnej współpracy i bardzo dziękuję za to porozumienie. Proszę Państwa, dzisiejszy dzień jest przede wszystkim dla Was, dla przedsiębiorców. W Izbie Gospodarczej większość tych przedsiębiorców to są małe i średnie przedsiębiorstwa. Zawsze analizując te zgłoszenia, które wpływają na konkurs, widzimy, że tych małych i średnich jest dużo. W tym roku 19 podmiotów zgłosiło się do konkursu. Nie wszyscy wygrywają. Niektórzy mówią, że każdy dostaje statuetkę, ale właśnie my chcemy, żeby do każdych firm, które są lokalne, te statuetki zostały dostarczone. Niektóre statuetki są po prostu większe. Ja poproszę bardzo tutaj na scenę pana prezesa Mateusza Łętowskiego jeszcze raz i pana wiceprezesa Wiesława Pieczonkę. Szanowni Państwo, kwestia wyboru przedsiębiorców, którzy tak naprawdę byli nominowani w kategorii firmy małe. To była kwestia dość bardzo burzliwa, można powiedzieć. I zresztą tutaj wszystkich Państwa, których gościmy na scenie, pokazuje, że tak jak tutaj wspomniał Pan Prezydent, ta mała i średnia przedsiębiorczość stanowi tutaj jak gdyby większość, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa w naszym mieście, ale nie tylko w mieście, tylko to jest jak gdyby zjawisko powszechne w kraju. Ja sam jestem przedstawicielem właśnie takiej małej firmy i wiem, że wiadomo, w małej firmie można powiedzieć małe kłopoty, w dużej duże, ale tak nie jest do końca. Każda z tych firm naprawdę w tym ostatnim okresie 2 lat, ciężko pracowało na to, żeby przede wszystkim dalej można było pracować, żeby dostosować się do aktualnie panujących warunków i za to dla wszystkich laureatów tegorocznego konkursu ogromne brawa. Wielkie brawa. Prosimy też o słowo podsumowania wiceprezesa Wiesława Pieczonkę. Dobry wieczór Państwu. No faktycznie, tak jak mówił prezes, obrady były bardzo burzliwe. Ja tylko mogę stwierdzić jedno. Małe jest piękne. W tym roku kapituła nagrodzi 4 firmy, które zostały najwyżej ocenione. Po tych burzliwych obradach udało się wyłonić jednego faworyta, ale bardzo blisko podium były jeszcze 3 firmy. Proszę Państwa, na 4. miejscu w tych najlepszych firmach usługowych małych to firma Ventix spółka z o.o. Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Tomasz Banaś i jestem prezesem zarządu firmy Ventix. Przede wszystkim chciałbym podziękować za to uznanie. Jest to dla nas, powiedziałbym, bardzo duży zastrzyk. Nie tylko dla zarządu czy właścicieli, ale również dla całej załogi. Nie chciałbym się bardzo rozgadywać, natomiast chyba wszyscy wiemy, że ten rok był rokiem bardzo trudnym, więc takie uznania powinny dać nam na kolejne lata mocnego kopa. Jeszcze raz dziękuję i życzę miłego wieczoru. Kolejna firma na miejscu 3 to Flota Geodezja spółka z o.o. Dobry wieczór Państwu. W imieniu zarządu firmy Flota dziękujemy za to wyróżnienie. Mamy nadzieję, że będzie to dalsza motywacja do ciężkiej pracy w zakresie właśnie branży budowlanej, pomiarów przestrzennych. Podziękowania. Na pewno dziękujemy naszym rodzinom za wsparcie w tym wprowadzeniu naszej firmy. No i przede wszystkim dedykujemy tą nagrodę naszym pracownikom, ponieważ są to profesjonaliści w każdym calu i oni tworzą w dużej mierze tą spółkę, za co bardzo dziękujemy, to dla nich jest ta nagroda. Na miejscu drugim firma Artcom, na miejscu pierwszym bezkonkurencyjna firma Riverdome spółka z o.o. To zacznę standardowo, bardzo chciałem podziękować mojej żonie za wsparcie i podziękować przede wszystkim pracownikom, ponieważ to jest ich zasługa. Dzisiaj reprezentuję firmę Riverdome, czyli firma, która buduje dla klientów indywidualnych domy jednorodzinne. Jest to
zdecydowanie ta trudniejsza część naszej działalności, ponieważ staramy się działać tak, żeby każdy z naszych klientów czuł się wyjątkowo i czuł, że firma jest stworzona tylko dla niego. Jest to trudne, ale mam nadzieję, że nam się to udaje. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Chcieliśmy na scenę poprosić przedstawicieli Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest z nami prezes Katowickiej Strefy Ekonomicznej, pan Janusz Michałek, i pani wiceprezes Monika Bryl. Dzień dobry państwu, czy dobry wieczór. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj z wami być. Jako Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna celebrujemy 25 lat. To 90 tysięcy miejsc pracy, 45 miliardów inwestycji bezpośrednich, kilkaset przedsiębiorstw nie tylko z Polski, ale z całego świata. A to, co nas najbardziej cieszy obecnie zarząd, że po raz pierwszy w naszej historii 25 lat polscy przedsiębiorcy, właśnie tacy jak wy, mali, średni, mają ten udział w strefie nie tylko w decyzjach większych w stosunku do zagranicznych, ale również ten kapitał. Dlatego też państwa zachęcamy. Zachęcamy do tego, żebyście współpracowali z nami, z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, skorzystali z tego mechanizmu, jaką daje Polska Strefa Inwestycji, i jeszcze raz spróbowali przebić i stać się z tego małego tym średnim, a z tego średniego tym dużym. I to wszystkim państwu i laureatom życzymy. Dzisiaj też dla nas też taka bardzo ważna chwila. Myślę, że pani prezes o tym powie więcej, ale chciałem podziękować tu panu prezydentowi, bo Jaworzno wkracza w Katowicką Specjalną Strefę mocnym krokiem. Dzisiaj podpisaliśmy umowę o współpracy i można powiedzieć, zainicjowaliśmy jaworznicki obszar gospodarczy. Dla nas to jest na tyle bardzo ważne wydarzenie, że ja uważam, że jak kiedyś 25 lat temu powstanie strefy w Gliwicach spowodowało, że miasto Gliwice, region zmienił się nie do poznania. Myślę, że nie tylko w skali województwa śląskiego, ale Polski. Tak również myślę, panie prezydencie, że Jaworzno będzie wkrótce miastem nie tylko znanym na Śląsku, w Polsce, ale na całym świecie. I tego państwu i sobie również życzę. Proszę państwa, tak jak pan prezes wspomniał, ważna chwila, bo Jaworzniński Obszar Gospodarczy to ponad 300 hektarów, to dla nas ogromne wyzwanie. Przyjęliśmy już na zarządzie ten projekt jako strategiczny, zapisaliśmy na niego środki i jesteśmy przekonani, że wspólnie z miastem osiągniemy sukces. Nie tylko powstanie najprawdopodobniej tam Izera, bo takie są zamierzenia, ponad 100 hektarów zarezerwowane pod ten projekt, ale mamy do dyspozycji w sumie ponad 300. I obiecujemy tu państwu, że będziemy usilnie, wspólnie z miastem pracować, aby również ciekawe projekty, ciekawe przedsięwzięcia przyciągnąć na ten teren i stworzyć miejsca pracy. Szacujemy, proszę państwa, że ponad 10 tysięcy nowych miejsc pracy, a to przecież może też nowi mieszkańcy miasta, ale nowe podatki, a dodatkowo, co dla państwa pewnie też ważne, szansa na współpracę i na nowych klientów. Jeżeli chodzi o tutaj to, co rozmawialiśmy z panem prezydentem, wspólnie nam zależy, aby państwa włączyć do tego projektu, żebyście mogli się zaangażować w pewne prace, które będą czy bezpośrednio przy projekcie, czy później już dla firm, które zaangażują się w ten projekt, żebyście mogli współpracować. Rozmawialiśmy też z panem prezesem Mateuszem Łętowskim, że chcemy wam przedstawić naszą ofertę Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tego się nie da zrobić na takiej gali. W związku z tym na przełomie stycznia i lutego zapraszamy już wspólnie z miastem na booster, czyli takie śniadanie poświęcone biznesowi. Poznacie tam naszą ofertę i jestem przekonana, że kolejne firmy będą z nami współpracować. Jeżeli możemy teraz już przejść, nie wiem, czy pan tak to widzi, zgodnie z scenariuszem, do wyróżnienia firmy, która nam zaufała, proszę państwa, w 2019 roku pierwsza decyzja o wsparciu na 16 milionów. Teraz niedawno, bo w czerwcu, kolejna na rozbudowę firmy 18 milionów. Chciałam zaprosić tutaj na scenę prezesa zarządu, pana Jacka Moskałę, firmy Nestor Springs. Bardzo dziękuję państwu za wyróżnienie. Rzeczywiście ten rok 2019 był dla nas bardzo dynamiczny. W kwietniu nabyliśmy obiekt na terenie miasta Jaworzna. Byłem bardzo mile zaskoczony w ogóle przyjęciem i dynamiką, w jaki sposób miasto rozmawia z przedsiębiorcami. Podczas jednego spotkania właściwie mogliśmy wszystkie argumenty dotyczące całego otoczenia biznesowego
ciągu jednego dnia, w ciągu jednego spotkania dopiąć. I to było dla mnie bardzo zaskakujące, bo nie miałem aż tak pozytywnych wrażeń z innych miejsc, gdzie prowadziłem działalność gospodarczą. A tutaj naprawdę jestem pod wrażeniem, jak to wszystko działa. Panie prezydencie, tutaj ukłony. Muszę dużo dobrego powiedzieć na temat samej strefy gospodarczej, bo w kwietniu nabyliśmy obiekt, w lipcu przyjechały pierwsze linie i zaczęliśmy już produkcję. Cały projekt był przewidziany na 7 lat, właściwie jesteśmy po 2 latach już na ukończeniu i w tym roku mam już pozytywną decyzję na kolejny. Myślę, że tutaj wyrazy uznania i też podziękowania dla katowickiej strefy, bo podczas kolejnego wniosku, który już był o wiele łatwiejszy dla nas, znając już proces i wsparcie samej strefy, przebiegł tak naprawdę w ciągu miesiąca. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Bardzo dziękuję. Zapraszam tutaj członka zarządu, panią Annę Poremską z firmy Biuroland. Szanowni Państwo, na początku dwie dane statystyczne, mianowicie firmy usługowe to prawie 70% PKB naszego kraju i ciągle ich rola gospodarcza rośnie. I drugi fakt, 3 na 4 pracowników pracuje obecnie w firmach usługowych. A teraz taka mała anegdotka. Kilka lat temu byłam w jednej z firm produkcyjnych na terenie naszego miasta i usłyszałam historię, że firmy handlowe to mają banalnie prosto. Wystarczy tanio kupić, drogo sprzedać. A firmy usługowe, one to mają banalnie prosto. Nie trzeba kupować, wystarczy drogo sprzedawać. Ale prawda jest taka, że bycie firmą usługową to jest szereg procesów, trudnych procesów, które niejednokrotnie trzeba indywidualnie dostosować do każdego klienta. Firma usługowa, jeżeli stoi w miejscu, to się cofa. Laureat dzisiejszej nagrody na pewno nie stoi w miejscu. Od wielu lat nawet nie robi kroku naprzód, on po prostu biegnie. Biegnie rozwijając się, inwestując, zmieniając. Naprawdę zasługuje na tą nagrodę. Szanowni Państwo, a więc najlepszą firmą usługową dużą w tym roku jest firma Rizer. Wielkie brawa, proszę Państwa, cóż za zaskoczenie na twarzy prezesa firmy Rizer. Wielkie gratulacje i prosimy o kolejną przemowę w takim razie. Dobra. Nie wiem, czy Państwo mieliśmy teraz tyle czasu. No cóż, jeszcze raz bardzo dziękuję. Ponownie dedykuję to mojej żonie. To jest jej chyba największe osiągnięcie jak do tej pory. I przede wszystkim jeszcze raz dziękuję swoim pracownikom. Wiem, że się powtarzam, ale firma to przede wszystkim ludzie. Ciągle to powtarzam, bo to jest prawda i mam nadzieję, że nasi pracownicy, moi współpracownicy, moi przyjaciele to czują i może właśnie dlatego udaje nam się tyle osiągnąć. Bardzo dziękuję i gratuluję również innym laureatom. Proszę Państwa, zapraszam na scenę prezesa Ekoenergii Silesia, pana Marcina Kozika. Dobry wieczór Państwu. Szanowny panie prezesie, szanowni przedsiębiorcy, parlamentarzyści, szanowna pani radna Sejmiku Województwa, panie prezydencie, wszyscy dostojni goście. Jest mi niesłychanie miło i przyjemnie, szczególnie jako mieszkańcowi Jaworzna, że spółka Ekoenergia Silesia mogła się włączyć w organizację gali Jaworzyńskiej Izby Gospodarczej. Spółka Ekoenergia Silesia jest spółką, która dostarcza wodę do największych przedsiębiorstw województwa śląskiego. To są przedsiębiorstwa sektora wydobywczego, energetycznego, chemicznego, duże przedsiębiorstwa branży spożywczej. Jednocześnie jesteśmy spółką otoczenia biznesu. Zarządzamy 2 parkami technologicznymi w Katowicach, gdzie swoje lokalizacje mają firmy z branży IT, z branży gamingu, szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Jak Państwo zauważyli w prezentacji, naszym ambasadorem jest mistrz olimpijski w chodzie na 50 km Dawid Tomala. Dawid Tomala osiągnął sukces dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu i determinacji. Miał jeden cel. Sukces, złoty medal olimpijski. Z tego miejsca wszystkim Państwu życzę, rozwijając swoje firmy i przedsiębiorstwa, żebyście zdobywali tylko złote medale. Dziękuję bardzo.
konkurs imienia Jerzego Zamarlika. W tym konkursie wpłynęło kilka prac. Wyróżniliśmy w sumie 5 i tutaj kapituła wybrała te najciekawsze. Nie wiem, czy są z nami wszyscy uczniowie, którzy podesłali te prace, ale muszę tutaj powiedzieć, że znalazły się też 2 osoby, które chciały wesprzeć też te młode osoby i też spośród tych zgłoszeń, które napłynęły do konkursu, wybrały te pomysły, które chciałyby w jakiś sposób nagrodzić. Pierwszą z tych osób, która zgłosiła się do nas, żeby wesprzeć te młode osoby, jest radna Sejmiku Województwa Śląskiego, pani Maria Materla. Dobry wieczór państwu, szanowni państwo, drodzy goście, panie prezesie, państwo przedsiębiorcy. Tak jak powiedział pan Franciszek, wpłynęło kilka bardzo dobrych projektów. Każdy z nas, kto miał okazję opiniować i przeanalizować te projekty, mógł wybrać tylko jeden. Ja wybrałam taki jeden, bardzo prosty i otwarty w przekazie do odbiorcy. Dlaczego? Dlatego, że to jest kwintesencja, połączenie swojej pasji, zainteresowań z możliwością bycia w przyszłości samodzielnym, również w tym obszarze ekonomicznym. Jest to projekt Dominika Mikusińskiego. Ja nie wiem, czy on jest na sali, ponieważ była taka możliwość, że niestety, ale nie będzie. Ale widzę, zapraszamy Dominiku do nas. Wielkie brawa. Wielkie brawa, bo naprawdę te prezentacje były na wysokim poziomie. Myślę, że dowiemy się zaraz coś więcej i właśnie to jest ten moment, w którym no, trzeba podziwiać te młode osoby, że rzeczywiście myślą już w tym wieku o przedsiębiorczości. Zapewne się państwo zastanawiacie, jaki to pomysł na biznes, jaki to projekt. Otóż Dominik pasjonuje się fotografią i poprzez zdjęcia, które załączył do prezentacji, pokazuje te swoje zainteresowania, pokazuje swoją pasję i pokazuje przede wszystkim to, jak widzi świat. Dominiku, ja z tego miejsca ci bardzo mocno gratuluję. W prezentacji pokazałeś również plany na przyszłość, takie proste. Chciałbyś zakończyć edukację, którą teraz kontynuujesz w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Chciałbyś zrobić prawo jazdy, kupić samochód, sprzęt, który będzie pozwalał ci również rozwijać te zainteresowania fotograficzne. Ja ci tego, Dominiku, z tego miejsca bardzo mocno życzę, żeby te twoje oczekiwania i ten twój start w dorosłe, zawodowe życie był pełen sukcesu, żebyś w życiu był otoczony ludźmi przyjaznymi i żeby oni pozwalali ci ten twój pomysł na biznes z dużym powodzeniem realizować. Z mojej strony symboliczny czek. Mam nadzieję, że pozwoli rozwinąć ci skrzydła. Jeszcze raz gratuluję. Proszę bardzo. Wielkie brawa. Dominik, jeśli masz ochotę, to możesz zabrać głos. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, drugą osobą, która włączyła się do tego konkursu i też chciała właśnie uhonorować osobę, która ma pomysł na biznes, jest pani senator Joanna Sekuła. Panie prezydencie, panie pośle, szanowni państwo, a przede wszystkim młodzi przedsiębiorcy. Nie wiem, czy wszyscy są, ale mogłabym powiedzieć, że każdy z tych pomysłów jest godny tego, żeby zaistniał w przyszłości. Niektóre były bardziej dojrzałe i bardziej rozwinięte. W zasadzie gotowe przedsiębiorstwa. Nie wiem, czy jest z nami ten młody przedsiębiorca, który drukuje w druku 3D. Bardzo się cieszę. Pana pomysł jest kapitalny, ale pomyślałam sobie, że pan już jest przedsiębiorcą. W związku z tym nie jest pan wschodzącą gwiazdą, tylko pan już po prostu jest na tym firmamencie. Ale bardzo chciałam pana poznać i pogratulować. Natomiast ten pomysł, który mnie urzekł zupełnie, to pomysł bardzo prosty, który łączy w sobie taki bardzo bliski mi trend, a więc nadawanie rzeczom drugiego życia.
I to jest pomysł pana Szymona Cichonia na świetny serwis rowerowy. Pan Szymon jest zapewne pasjonatem roweru, bo w swojej bardzo długiej prezentacji, którą przygotował, pokazał się jako ten, który... Wielkie brawa dla Szymona. Kocha rowery. A jednocześnie dostrzegł, że nie ma sensu wyrzucać rzeczy, które mogą mieć jeszcze swoją drugą, a może i trzecią przyszłość. Bardzo panu gratuluję tego pomysłu, on jest bardzo dojrzały. Rzeczywiście pan Szymon wykazał, że teraz mu się bardzo ten pieniądz gotówkowy przyda. Bardzo ciekawie opracował swój pomysł, nadał swojemu przedsiębiorstwu bardzo ciekawe logo, opisał to w taki sposób, że rzeczywiście była to piąta prezentacja, którą przeczytałam i tak sobie myślałam, niech już żadna nie będzie lepsza, ale każda następna była ciekawsza od pozostałej. Dziękuję, że mogłam panu dzisiaj tę nagrodę wręczyć. Jak przystało na przedsiębiorcę, mam nadzieję, że ma pan konto i będę miała panu przyjemność zrobić taki biznesowy przelew. Dzień dobry państwu. Otóż moim pomysłem był zakup używanych rowerów z drugiej ręki, bądź nawet z trzeciej, czwartej, piątej, które próbowałbym odnowić, odrestaurować, przywrócić im dawny blask poprzez ich wyczyszczenie, nasmarowanie poszczególnych podzespołów, a także wymianę części, które by tego wymagały. Początkowo skupiłbym się na kilku rowerach rocznie, jednakże z czasem chciałbym poszerzyć swoją działalność o także kupowanie rowerów z wyższej półki, a także sprzedawanie ich większej liczby. Ponadto chciałbym założyć swój własny serwis rowerowy, w którym mógłbym za niewielkie kwoty naprawiać bądź też przesmarować, robiąc różne konserwacje, a także przeglądy tego typu maszyn na samym początku znajomym, rodzinie, a w dalszym czasie może osobom chętnym, które by się do mnie zgłosiły. Ponadto, jak pani również nadmieniła, wymyśliłem swoje własne logo, które mógłbym w pewien sposób reklamować swój serwis, a także szerzyć jego, że tak powiem, założenia na różnych stronach, może założyłbym nawet stronę internetową, na której przedstawiałbym swoją działalność, umieściłbym tam także cennik różnych napraw. I myślę, że w dużym skrócie mój pomysł na biznes by na tym właśnie polegał, abym robił to, co uwielbiam, jednocześnie czerpał z tego pewne korzyści. Ja myślę, że nie ma nic cenniejszego niż właśnie robienie tego, co się lubi. Jeszcze dodatkowo czerpanie z tego różnych dóbr materialnych. Dziękuję bardzo, Szymon. Teraz Hubert, czas dla ciebie, powiedz o swoim pomyśle. Witam państwa serdecznie. Mam na imię Hubert Kubowicz. Zajmuję się już drukiem 3D od 4 lat. Aktualnie zacząłem już działać na działalności nierejestrowej. Wykonuję druk 3D na zlecenie. A tutaj właśnie pomysł zgłoszony do tego konkursu były to litofany. Są to zdjęcia wydrukowane w 3D, gdzie właśnie obraz jest ukazany za pomocą grubości materiału i takie zdjęcie właśnie musimy podświetlić i wtedy właśnie nam się pokazuje to zdjęcie. Aktualnie jestem w trakcie opracowywania, tak samo wykonywania takich zdjęć w kolorze oraz dogadywania już nawet pierwszej umowy B2B z fotografem z Będzina. Oprócz tego właśnie zajmuję się drukiem na zlecenie już od około pół roku, już zrealizowałem kilkadziesiąt zleceń, w tym nawet protezę ręki wydrukowaną w 3D. Mam nadzieję, że będę mógł się dalej rozwijać. Planuję także studia na Politechnice Śląskiej lub Warszawskiej. Jak panie uczę się w CKZiU na Wydziale Mechatronicznym. Chciałbym się dalej rozwijać, uczyć się i rozwijać moje przedsiębiorstwo. Dziękuję bardzo. Bardzo prosimy do nas wiceprezesa Jaworzyńskiej Izby Gospodarczej Wiesława Pieczonkę. Jeszcze raz witam państwa. Mam zaszczyt ogłosić, że w tej kategorii kto nas w zasadzie zastąpi w biznesie, z naszego punktu widzenia
Zarządu Jaworznickiej Izby Gospodarczej mogę ogłosić, że zwyciężył Patryk Cyroń, a mianowicie jest to w kategorii nazwa, laureat nazwał to rynek korepetycji. Bardzo mi miło dzisiaj tutaj być, ponieważ wszyscy przedsiębiorcy są moją inspiracją. Zawsze chciałem pomagać ludziom. Mój pomysł na biznes to stworzyć stronę internetową, na której profesorowie albo nagradzani nauczyciele, którzy mają rzetelną wiedzę i świetny kontakt z dziećmi, będą nagrywać filmiki w specjalnym studiu. Będą to filmiki dotyczące przedmiotów: matematyka, geografia i wielu, wielu innych. Te filmiki będą zawierały wiele profesjonalnych grafik do tego, żeby dzieciom lepiej się rozumiało te zagadnienia. To będzie forma nauki, jak i powtórzenia. Każde dziecko będzie mogło kupić za niewielką cenę filmik, który będzie mógł oglądać w formie korepetycji. Jest to taka idealna forma, ponieważ ma wiele zalet, takich, że możemy oglądać te filmiki z korepetycjami, gdzie tylko chcemy, ile razy tylko chcemy. Pomaga wielu dzieci. Mój pomysł ma na celu poszerzać rzetelną wiedzę i dawać możliwość kształcenia się ludziom też z uboższych rodzin, ponieważ korepetycje będą dostępne, jeden filmik dla wielu osób, dlatego ich cena będzie niewielka. Dziękuję. Proszę Państwa, zanim przejdę do meritum sprawy, to chciałem tutaj nawiązać do współpracy z Chrzanowską Izbą Gospodarczą. Jako anegdota muszę powiedzieć, że 5 lat temu, żeby porozmawiać o współpracy z panią prezes, to musiałem z nią zatańczyć. Nie wiem, czy pani pamięta. Ale efekty są i mam nadzieję, że to rozwiniemy jak najbardziej. Wracając do zasadniczej sprawy, widzimy pewne możliwości wsparcia firm zrzeszonych w Izbie Jaworznickiej Izby Gospodarczej. Oczywiście nie wszystkie, gdyż są takie, które eksportują do ponad 100 krajów całego świata, ale są też takie, które przymierzają się, mówiąc kolokwialnie, do takiej ekspansji. W szczególności chcemy się skupić na rynkach wschodnich, gdyż nie tylko moim zdaniem, ale z rozmów, które przeprowadziliśmy, to jest to większa możliwość, większe szanse, gdyż nie wszystkie firmy mają aż takie doświadczenia i taką ekspansję. Ja pamiętam wizytę pewnych przedstawicieli z Ukrainy, konkretnie z Kijowa, których gościliśmy. Efektem tego jest chociażby na dzień dzisiejszy planowana budowa zakładu przetwórstwa i utylizacji w zasadzie komponentów katalizatorów z przemysłu chemicznego, więc jakieś pierwsze koty za płoty już były. Przy tej okazji było też coś dla ducha, bo na tej scenie wystąpił zespół młodzieżowy Junos, 40-osobowych młodych ludzi, którzy dali koncerty nie tylko w Jaworznie, ale i również w Chrzanowie, Sosnowcu, Katowicach. Ale wracając do zasadniczej sprawy, to miło mi tutaj widzieć prezesa Mysłowickiej Izby Gospodarczej Eksportu i Importu, który organizował platformę eksportową. Jaworznicka Izba Gospodarcza przystąpiła do tej platformy wśród takich znakomitych osób jak Związek Pracodawców Śląsk, jak Główny Instytut Górnictwa, jak Fundusz Górnośląski. No, w rozmowach też uczestniczył Urząd Marszałkowski. Mam nadzieję, że uda się stworzyć ten klub eksportera zapowiadany i będzie nam niezmiernie miło uczestniczyć w tym. Ale patrząc w bliższej perspektywie, chcemy zorganizować misję gospodarczą do Armenii. Rynki wschodnie, nie tylko Ukraina, Kazachstan, ale również Armenia, gdyż mamy tam, mówiąc tak kolokwialnie, swojego człowieka. I
nie wypaliła pierwszy termin z różnych powodów, między innymi covidowych, ale na dzień dzisiejszy do tego kraju, pierwszego kraju chrześcijańskiego w świecie, aby nawiązać współpracę gospodarczą. Niedawno, kończąc już w zasadzie, to mogę powiedzieć, że odbyło się 2 tygodnie temu spotkanie z inicjatywy i przy współudziale Funduszu Górnośląskiego, gdzie uczestniczyło 30 firm i rozmawialiśmy na temat wsparcia właśnie przedsiębiorstw chociażby zrzeszonych, a uczestniczyło 30 w tym spotkaniu. Ciekawe było projekt wschodni, bo jest taki wsparcia finansowego. No ja uważam, że temat nie został wyczerpany, w szczególności, że tutaj no, my nie jesteśmy na wschodzie, ale z programu regionalnego sądzę, że uda się coś skorzystać. A kończąc już w zasadzie muszę powiedzieć, że warto eksportować nie tylko, jak to się mówi, aby zjeść kasztany na placu Pigalle. Zapraszamy tutaj przedstawicieli firm, które były nominowane. Firma Batch for You, zapraszam na scenę. Firma Donster, firma ICB Pharma, firma Nestor Springs i firma Piekarnia Bigaj Stanisław. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich laureatów tego konkursu. Kategoria firmy produkcyjne, wbrew temu, co mówiła koleżanka nasza z zarządu. No, firmy produkcyjne pewnie też nie mają łatwo, ale generalnie bardzo, bardzo głosy naszej kapituły były bardzo, powiedziałbym, podzielone. Jeżeli chodzi tutaj o jakość tych firm, które dzisiaj są tutaj nominowane i są na scenie, no to naprawdę jest bardzo wysoka. Są to firmy, które są wizytówkami naszego miasta, nie tylko w skali województwa, ale w skali całego kraju, zresztą pewnie już nie tylko w skali całego kraju. Jest nam niezmiernie miło gościć tutaj Państwa dzisiaj. Myślę, że wielu młodych przedsiębiorców i tutaj przed chwileczką młodych osób, które będą próbować dopiero rozwijać swoje biznesy, ma naprawdę z kogo brać przykład. Także bardzo serdecznie Państwu gratuluję tych nominacji i za chwileczkę przejdziemy do ogłoszenia werdyktu. Najlepszą okazała się firma ICB Pharma. Dziękuję, o Jezu, za to wyróżnienie. No, jestem bardzo zaskoczony. No to naprawdę ogromne wyróżnienie. Bardzo chciałem podziękować panu prezydentowi, panu prezesowi Jaworzyńskiej Izby Gospodarczej za to wyróżnienie. Ojej, no rzeczywiście my dzisiaj przedsiębiorcy, firmy produkcyjne nie mamy łatwo, prawda panowie? No, nikt nie marzył o takim scenariuszu. Ja mam nadzieję, że no właśnie tutaj uznam Państwa bardzo dobrze. To są firmy z dużym doświadczeniem, zwinne, świetnie sobie poradzą w czasie pandemii i po pandemii, ale nie tylko tutaj firmy te najlepsze, ale wszystkie firmy nasze tutaj jaworznickie. Zresztą ja przy okazji chciałbym też pogratulować tym firmom, które już otrzymały nagrody. Część z tych firm współpracuje na co dzień. Tomku, Tomek Banaś z firmy Ventix, Chapoba. Robicie najlepsze instalacje na świecie, już na poziomie światowym. No cóż, chciałbym powiedzieć, że mamy spore ambicje, żeby ICB Pharma rozwijała się już nie tylko w branży farmaceutycznej, ale w innych branżach. W tej chwili naszym oczkiem w głowie jest stworzenie, opracowanie i wdrożenie najnowszych preparatów, które będą mogły zaistnieć zgodnie z nową strategią Zielonego Ładu w Unii Europejskiej. Także proszę trzymać kciuki, żeby
ta nasza strategia zakończyła się sukcesem, jak również zastąpienie słynnego glifosadu też nowym rozwiązaniem, aby nie tylko w Polsce, ale europejscy, a nawet na całym świecie rolnicy mogli używać nowych, tak zwanych zielonych herbicydów. Jeszcze raz dziękuję bardzo Państwu za to uznanie, tą nagrodę chciałbym w tym roku podziękować mojemu tacie. Ja nie wiem, czy tutaj jest na sali, ale jeśli mnie słyszysz, to bardzo Ci dziękuję, że możemy razem współpracować. Gratulując wszystkim z Państwa wyróżnień i głównie nagrody ICB Farmie, podzielę się z Państwem taką uwagą. Wczoraj wróciłem z Brukseli i byłem tam przez dwa takie bardzo intensywne robocze dni w kwestii odpadów po naszym przemyśle chemicznym. Naszym jaworznickim, naszym europejskim. Lindan, taka produkcja chemikom znana, była tak produkowana, środek owadobójczy, że na 1 kg wyprodukowanego towaru powstawało 12 kg niezwykle niebezpiecznych odpadów. Jesteśmy również depozytoriuszami tych czasów i mamy z tym w całej Europie ogromne problemy. W Jaworznie, czyli w kraju, bo jesteśmy tutaj największym takim depozytariuszem, mamy problem gigantyczny do rozwiązania. I dlatego takie firmy jak ICB Pharma, które korzystając z wiedzy genialnych chemików, robią coś, co nie przynosi środowisku tak naprawdę w dłuższej perspektywie takich strasznych szkód, jak to, co było robione do końca lat 80., a dzisiaj jeszcze skontynuowane gdzieś tam w Chinach, w Indiach. ICB Pharma prawdopodobnie nie byłaby w stanie powiedzieć, że nie jest w stanie czegoś zrobić. Jeżeli ktoś coś wymyśli, a Państwo wymyślają mnóstwo rzeczy sami, to wierzcie, jak coś wymyślicie związanego z chemią, to oni to zrobią. Chociaż mają jeszcze jedną rzecz do zrobienia i bardzo czekam na ten preparat o nazwie Lucy. Pan prezes wie, o czym mowa. Obiecali mi kiedyś, że to zrobią i bardzo czekam. Wszystkim z Państwa serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że będziecie tylko rosnąć. Wielkie brawa, proszę Państwa. I teraz poprosimy tutaj przedstawiciela firmy Batch4U. Poprosimy o odebrać statuetkę i proszę też o słowo, komentarz. Jestem mile zaskoczony tym faktem, że dostałem tą przepiękną statuetkę. Mam nadzieję, że ona będzie rozjaśni ten dzisiejszy pochmurny dzień i że wszystkie następne dni dla nas wszystkich będą dużo przyjemniejsze i fajniejsze niż to, co się działo przez ostatnie dwa lata. I oby to był sygnał, że idzie wszystko ku dobremu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosimy teraz przedstawiciela firmy Domster. Dziękuję serdecznie za wyróżnienie naszej firmy. Jestem zaszczycony. Dziękuję również w imieniu moich wspólników. Jest to firma rodzinna. Jesteśmy na etapie przekazywania naszej wiedzy, ale naszych już przedsięwzięć w ręce kolejnego pokolenia, mojego syna i córki brata. Działamy na rynku od 1983 roku jako firma prywatna w różnych branżach, a teraz produkujemy produkt, który w świetle wyzwań jest bardzo cenny, tych wyzwań klimatycznych, ponieważ to są materiały izolacyjne. Jesteśmy jedną z większych firm w Polsce. Nie mogę się pochwalić eksportem, chociaż też eksportujemy, ponieważ nie jest to ta branża, która może sobie pozwolić na tego typu działania. Nasz produkt jest bardzo przestrzenny, tak żeby tylko przybliżyć skalę, produkujemy w tej chwili około 2500 metrów sześciennych na dobę i naszym taborem, który liczy 21 zespołów, wywozimy to w rejon południowej Polski, to co wyprodukujemy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz firma Mr. Springs. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Pan Prezydent ubiegł mnie i powiedział, czym się zajmujemy. Produkujemy wkłady do materacy, tak zwane sprężyny kieszeniowe. Jest to główny, najważniejszy bym powiedział element, który bezpośrednio wpływa na jakość naszego snu, naszej regeneracji. I to jest jakby ta część naszą misją i tym, czym się kierujemy, naszymi zasadami. To jest właśnie ta odpowiedzialność. Jest ich więcej, między innymi ekologia. W ekologii możemy tu się pochwalić, że nasz produkt jest w 98% recyklingowany. Otwartość to myślę, że przejawia się w tym kierunku, że chcemy współpracować z największymi, najmocniejszymi firmami, które produkują sprężyny, przepraszam, materace. Konkurujemy z jednymi z największych firm europejskich, kapitałem niemieckim, globalną firmą z korzeniami w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj właśnie dzięki wsparciu w strefie coraz bardziej podgryzamy ten rynek i z sukcesem dostarczamy do tych dużych firm w kraju, jak i za granicą. Dziękuję. Dziękuję bardzo, wielkie brawa. Prosimy teraz pana Stanisława Bigaja. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Jest to dla mnie wielkim zaszczytem, że moja niezbyt wielka firma mogła się zmieścić wśród takich zacnych przedsiębiorców z terenu Jaworzna. Ja bym się skupił na chwilę na tym, co z tyłu jest napisane malutkimi literami. Tradycja i doświadczenie. Tradycja to ja. Ona może być siwa, pozmarszczana, ale z wielkim bagażem doświadczeń, z którym się dzielę. Jestem o tyle w szczęśliwej sytuacji, że mogę się podzielić z najbliższymi, mam ich w zasięgu ręki. Właściwie córkę i zięcia, których wyszkoliłem w tym kierunku. Także bez problemu sobie z tym radzimy. Jest jeszcze jedna opcja, nowoczesność. Moja nowoczesność w osobie 7-letniej wnuczki chodzi do pierwszej klasy szkoły podstawowej, a w tym wieku autorytet pani w szkole jest dużo, dużo większy niż rodziców, nie mówiąc o dziadku. Więc nie mogła dzisiaj być z nami, ponieważ jest w szkole, ale myślę, że się wszystko dobrze ułoży, że będę mógł temu trzeciemu pokoleniu przekazać również swoje doświadczenia. Dziękuję jeszcze raz za to wyróżnienie. Myślę, że będzie ono dla mojej rodzinnej firmy dopingiem, żeby robić dobrze, bardzo dobrze, a nawet jeszcze lepiej. Serdecznie dziękuję. Pan prezydent Paweł Silbert chciał wyróżnić jeszcze jedną firmę specjalną nagrodą. Oddaję głos. Szanowni Państwo, trochę przedługi wstęp. Kiedy 12 lat temu kupiłem mieszkanie w starym przedwojennym budynku i podjąłem się uporania się z remontem, projektowaniem, skorzystałem z usług wielu jaworzyńskich przedsiębiorców, styropian z dom styru, architekt, instalacje, okna, drzwi, przedsiębiorcy, a w pewnym momencie podjąłem się również, że pomogę przeprowadzić remont tego budynku w tej jego zewnętrznej części. Utknąłem w pewnym momencie straszliwie, ponieważ wynajęta przez nas firma po prostu sobie zeszła z budowy. Ostatecznie pomógł mi Reader i wyratował naszą wspólnotę z ogromnych tarapatów. Ale wtedy, kiedy to miałem zrobić, miałem też zadanie, żeby ten dom, w którym mieszkamy, porządnie pomierzyć, zrobić inwentaryzację. Okazało się, że za żadną cholerę się tego nie da zrobić. Żadne pomiary nie składały się, nie wychodziły żadne kąty proste, objętości, pojemności, powierzchnie. Ale nie było kogoś takiego, proszę Państwa, wtedy jak flota geodezja spółka z o.o. Dzisiaj Państwo są, dzisiaj bym na pewno z Waszych usług skorzystał, a Pan Prezes powie, co miałem na myśli. Panie Prezesie, zapraszam serdecznie. Wow, dziękuję Panie Prezydencie.
Przede wszystkim członek zarządu, nie prezes. Do pana. Tak, proszę państwa, jesteśmy firmą geodezyjną, natomiast nie tylko świadczymy usługi geodezyjne. Od jakiegoś czasu weszliśmy w rynek usług 3D. Co wykonujemy? Inżynierię odwrotną. Czyli to, co pan prezydent powiedział, w prosty sposób możemy zinwentaryzować każdy budynek, stworzyć model BIM, czyli Building Information Modeling, i na tej podstawie dla projektantów, dla architektów wykonać taką dokumentację. Co więcej, korzystamy z platform latających, z skanera laserowego naziemnego, no i świadczymy usługi w całej Polsce. W tym roku wykonaliśmy pierwsze zapędy na rynek zachodni. Mamy już jakąś część klientów, grono, których może, mam nadzieję, w przyszłości obsłużymy. Dziękuję. Jeszcze będziemy prosić dwie osoby tutaj, czyli pana Dawida Domagalskiego, który jest przedstawicielem marszałka Dariusza Starzyckiego właśnie w tej kategorii, oraz jeszcze członka zarządu Jaworzyńskiej Izby Gospodarczej, pana Wiesława Głowacza. Szanowni państwo, tradycja to przekazywane z pokolenia na pokolenie zasady, przekazywane doświadczenia, sposoby myślenia. Jeżeli chodzi o biznes, to także przekazywane z pokolenia na pokolenia pewnego rodzaju nawyki, które stały się fundamentem wielu firm i wierność swoim zasadom. Zasadom, które pozwoliły płynąć przez ten ocean codziennych spraw, często bardzo trudnych, w wyznaczonym przez kapitana kierunku, z najlepszą załogą, z bardzo cennym ładunkiem. I właśnie takie firmy zostały zgłoszone do tej kategorii. Bardzo bym prosił pana Wiesława Głowacza. Dobry wieczór. Muszę powiedzieć, że robiłem ostatnio mały wywiad gospodarczy na temat firm, które były nominowane. No ale niestety, jak sami państwo zaraz zobaczycie, te firmy już się tutaj przedstawiły, więc nie mam co po prostu powiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że jednym z głównych laureatów jest firma Dom Styl, spółka Jawna. No jest mi naprawdę bardzo miło, że stoję po raz wtóry przed tak szanownym gremium. No, ta nasza firma, tak jak tu już troszeczkę wcześniej powiedziałem, to jest trochę kawał czasu, kawał doświadczeń, lepszych, gorszych, no ale zawsze jakoś udawało nam się płynąć na fali. Można powiedzieć, że porażek nie było. Były lepsze, gorsze czasy, ale takie było otoczenie niekiedy. Trzeba było zmieniać kierunki działalności. Od parunastu lat jesteśmy ponownie w tej branży, w której kiedyś byliśmy. Wydawało nam się, że drugi raz do tej samej rzeki nie będziemy wchodzić, ale jednak tak się stało. I można powiedzieć, że dzisiaj tego nie żałujemy. Firmę rozwinęliśmy w stopniu naprawdę nie tylko nas zadowalającym. Przekazujemy te doświadczenie kolejnemu pokoleniu i myślę, że ta tradycja rodzinna w naszej firmie pozostanie. Natomiast cenne jest to, że bo mało jest takich firm, które porozumiewają się w gronie rodzinnym, nie ma problemów, a jeszcze mają następców, którzy chcą to przedsięwzięcie dalej prowadzić. Dziękuję bardzo. Poprosimy pana Dawida Domagalskiego, żeby przedstawił drugiego laureata w tej kategorii. Szanowni państwo, to takie słowem wstępu. Kiedyś z moim synem jechałem na rowerze przez jedną z jaworzyńskich dzielnic, przejeżdżając koło dość takiego dużego budynku. Mój syn pokazał palcem i mówi: tata, patrz, jakaś zagraniczna firma się tu chyba wybudowała. Ja mówię: kochanie, to nie jest zagraniczna firma, tylko polska. I to jest firma, którą państwo dobrze znają. ICB Pharma. Wielkie brawa ICB Pharma.
Już tutaj biegnie do nas właściciel. Dowiemy się coś więcej o tej tradycji rozwoju. Wielkie gratulacje. Powiem jeszcze dwa słowa, że rzeczywiście ICB Farma jest firmą rodzinną i jest takim naprawdę mocnym, ta rodzinność jest silnym fundamentem, bo ja pracuję z moim tatą, a tato był pierwszy i jest jedyny, niezastąpiony, najlepszy. Zacząłem z tatusiem pracować 22 lata temu. Dzisiaj w firmie pracują moje dzieci. Ja już mam córę 30-letnią, która pracuje od paru lat, a pracują też mój bratanek, oczywiście pracujemy razem z bratem, ciotki, wujki, kuzynki, ale oprócz tej najbliższej rodziny pracują również niezwiązani z nami biologicznie osoby, pracownicy, ale to jest bardzo silna rodzina dzisiaj. To jest ponad 180 osób. I jeśli chodzi o kwestie tradycji i doświadczenia, to chciałem się z Państwem podzielić takim pomysłem, który wdrożyliśmy parę lat temu w firmie. Mamy taką księgę doświadczeń, ona się tak nazywa, i tam wpisujemy przede wszystkim nie nasze sukcesy, tylko wszelkie porażki. I ta księga codziennie jest otwarta, każdy z pracowników ma do niej dostęp, każdy z zespołów ma do niej dostęp, i to jest takie miejsce doświadczeń dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń. I mam nadzieję, że w przyszłości firma będzie jeszcze mocniejsza, bo będzie się uczyć dla tych błędów, które dzisiaj popełniliśmy. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim moim pracownikom i za to docenienie. Dziękuję jeszcze. Bardzo proszę pana Stanisława Tokarskiego o to, żeby powiedział o ostatniej kategorii, menadżer roku. Z pewnym ciężarem w ręce, bo rzeczywiście ta nagroda, myślę, waży również w codziennej praktyce, jaką menedżer roku 2021 się spotyka. Tak się zastanawiałem, bo Franek prosił mnie o jedną refleksję związaną z zarządzaniem i tak sobie myślałem, żeby powiedzieć to, co moim zdaniem z mojej praktyki bardzo się przydaje. Żeby dobrze zarządzać, to zarządzanie musi się przerodzić w przywództwo. Za przywódcą ludzie idą. Praca staje się wtedy przywilejem z przywódcą. I tego menedżerowi roku 2021 życzę, żeby stał się właśnie przywódcą. Ale w międzyczasie usłyszałem, że czasami trzeba zatańczyć, żeby zrobić dobry interes, i to, myślę, też jest jakiś przekaz, który warto w życiu mieć. Panie prezydencie, wspomniał pan na początku, że Jaworzno jest w wielkim procesie transformacji, że musimy się zmierzyć z Zielonym Ładem, z Fit for 55, że Battery Alliance, czyli ten przeskok z energetyki, z górnictwa do nowego porządku gospodarczego Europy jest przed nami. Rzeczywiście potrzeba dzisiaj ludzi, menedżerów z wyobraźnią. Trzeba, żeby ich było dużo. To jeden nie rozwiąże spraw. Tym bardziej, że ten przyszły przemysł będzie się dywersyfikował, będzie się rozpraszał. To nie będą wielkie organizacje, będą raczej takie, jakie dzisiaj tutaj gościmy na sali. Szanowni Państwo, kapituła rzeczywiście miała pewne dylematy, ponieważ jest co najmniej kilku takich osób, które można byłoby co roku obdarzyć tytułem menedżera roku. Może wspomnę, że mieliśmy na końcówce trzech takich faworytów. Zresztą wszyscy pojawili się już na scenie Jaworzyńskiej Izby. Może zacznę od Krzysztofa Czuszka, który dzisiaj, nie ma go dzisiaj z nami, ale już kiedyś przyjmował nagrodę z naszych rąk.
bracia świętosławscy, ponieważ podobno zawsze trzeba panów razem wymieniać jako szefów firmy, więc tak sobie pozwoliłem. No i laureat dzisiejszy chyba dwóch już nagród, Piotr Góralczyk. Szanowni Państwo... Wielkie brawa. Ta trójka zasługuje na to, żeby każdy z nich został menedżerem roku, ale ten jest tylko jeden. I decyzją kapituły jednomyślnie menedżerem roku, przywódcą roku został Piotr Góralczyk. Piotrze, zapraszamy. Zapraszamy, Piotr. Jeszcze dodam, że Piotra znam prawie od dziecka, łącznie jak firma, która powstawała w trudach, znojach, bojach. Życzę ci, Piotrze, żebyś tym menedżerem roku był co roku, niezależnie czy dzisiaj, czy wtedy dostaniesz te nagrody na tym scenie. I również ostatnia refleksja na dzisiaj jest taka, że napisał Mrożek w jednej z ostatnich swoich scen w książce Baltazar o tym, jak był młody, to biegł do przodu i ciągnął świat za sobą. A kiedy się zestarzał, to biegnie i trzyma się świata, żeby nie zostać w tyle. I życzę ci, żebyś dopóki jesteś młody, biegł i świat ciągnął za sobą i zmieniał jawożno. I żebyśmy również my, przekazując w pewnym sensie pałeczkę w tym ruchu pokoleń, mogli w tym świecie żyć. Wszystkiego dobrego. Okej. Teraz się znowu zastanawiam, komu podziękować, więc tym razem może podziękuję żonie mojego wspólnika, która, jak się zdarzyło, jest również moją mamą. Dziękuję, mamo. I tym samym bardzo chciałem podziękować mojemu wspólnikowi, bez którego tych firm by nie było. Dziękuję ci bardzo, tato. Tak jak już mówiłem, firma to ludzie i ponownie chciałem podziękować swoim pracownikom. Dzięki nim się rozwijam. To jest, staram się współpracować z ludźmi w sposób otwarty, wyrażać krytykę. Cieszę się, że tą krytykę również nieraz mogę od nich usłyszeć i dzięki temu dużo się uczyć. Firmę rozpoczęłem już od 16 lat jako dość młody człowiek. Przynajmniej do dzisiaj wydawało mi się, że byłem młodym człowiekiem, patrząc jak młodzi przedsiębiorcy dzisiaj odbierali nagrodę. Więc już widać, że coraz to młodsi ludzie zaczynają. Przepraszam, ale naprawdę się zacząłem mocno denerwować i stresować. Jest to takie wyróżnienie dla mnie, które jest dla mnie wzruszeniem i bardzo chciałem za to podziękować. Szanowni Państwo, za nami dwie godziny wielkich emocji, dwie godziny, mam nadzieję, niezapomnianych wrażeń. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za udział w tej naszej gali, w piątej gali jubileuszowej konkursu przedsiębiorczej Jaworzno. Gratuluję wszystkim laureatom, gratuluję wszystkim zwycięzcom i mam nadzieję, że te nagrody będą inspiracją zarówno dla nich, jak i dla kolejnych przedsiębiorców i kolejnych pokoleń przedsiębiorców do tego, żeby rozwijać tą przedsiębiorczość w naszym mieście. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.